Bardzo, coraz częściej się, proszę Państwa, zdarzają takie sytuacje, że są te długi i to zadłużają się osoby, no powiedzmy już właśnie w Państwa wieku. Nie wiadomo nieraz na co. Tych pieniędzy nie widać, żeby na coś były wzięte, bo ich w domu nie było widać. Te dzieciaki potem przychodzą i się no mówią, no nie wiadomo skąd, a tu bank nas ściga, że mama wzięła pieniądze na coś i nie wiadomo co się z tym wzięło. Panie się domyślają, gdzie to poszło, no ale to różnie to bywa. No i minie pewien okres czasu, zaraz powiem Państwu jaki. Te banki poustalają, kto jest spadkobiercą i zaczynają tych spadkobierców nękać. Istnieje, proszę Państwa, taki magiczny okres 6 miesięcy, kiedy można złożyć oświadczenia dotyczące spadku. Można spadek przyjąć, odrzucić, bądź przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. I to jest okres liczony od dnia otwarcia spadku, bądź od momentu, kiedy dowiedziałem się o tym, że zostałem powołany do dziedziczenia. Jeżeli się ten okres 6 miesięcy prześpi, to niestety, proszę Państwa, te długi mogą na nas spaść. Taki bank ma interes prawny w tym, żeby przeprowadzić sprawę o stwierdzenie nabycia spadku. Bo on po Kowalskim, on ma dług Kowalskiego, Jana Kowalskiego, PESEL taki i taki, i on ustali, to jest wszystko do ustalenia, gdzie on mieszka, krąg spadkobierców, złoży wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Sąd po jakimś czasie stwierdzi, że po Kowalskim dziedzicz Kowalska i troje dzieci. No i Kowalska i troje dzieci, w sytuacji, kiedy w ciągu tych 6 miesięcy nie złożyli żadnego stosownego oświadczenia, niestety te długi taty spłacać muszą. Co ja zawsze doradzam swoim klientom, którzy przychodzą jeszcze przed upływem tego okresu 6-miesięcznego? No pierwsze pytanie, co ten zmarły miał? Bo najczęściej nic nie miał. Nic, absolutnie nic, więc jeżeli nic nie miał, to trzeba ten spadek przyjąć z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza, to znaczy do czynnej masy spadkowej. Znaczy odpowiada się wtedy za długi tylko tym majątkiem, który pozostawił ten, dajmy na to, tata, a swoim już się nie odpowiada. Co powoduje, no bo w powszechnym przekonaniu istnieje to, najlepiej odrzucić. Owszem, no odrzucić można. To wtedy jest się traktowanym tak, jak ja bym nie dożył otwarcia tego spadku. Ale po mnie, jak ja nie dożyję otwarcia tego spadku, dajmy na to po moich rodzicach, to wchodzą moje dzieci. I ten garb spada na nie. Dzieci odrzucą, no to akurat w moim przypadku spada to na moje wnuki. I te wnuki muszą, no jeszcze są niepełnoletnie, to ich rodzice muszą to za nich zrobić, ten spadek odrzucić. Wtedy jest taka sytuacja, że nie ma tych tak zwanych wstępujących. No to się wierzyciele zabierają zabocznie, szukają, czy mam rodzeństwo. No i podobna sytuacja jest z rodzeństwem, ze wstępnymi rodzeństwa, czyli ich dziećmi i tak dalej, i tak dalej. Potem jak już się to wyczyści, to tak jak Państwu mówiłem, no sięgają do rodzeństwa moich dziadków i idą w dół. Jeżeli jest na tyle fajna kwota, że bankowi się opłaca, no to się w taką zabawę wdać się. Może tym bardziej, że banku stać na to. Jeżeli natomiast przyjmiemy spadek z dobrodziejstwem inwentarza, to w tym momencie ja dziedziczę, ale tylko do czynnej masy spadkowej i to wszystko się urywa. Owszem, jest trochę kosztów, bo musi być zaangażowany komornik, który przyjdzie i spisze. Który spisze ten majątek,
ile jest, co jest po tym moim krewnym, po którym dziedziczy. No, jeżeli stwierdzi, że jest to, czy nie ma nic, no i trzeba mu za to zapłacić, no bo komornik też czegoś żyć musi. Szybko złożyć to oświadczenie o przyjęciu tego spadku z dobrodziejstwem inwentarza, to ja mogę takie oświadczenie złożyć przed obojętnie jakim notariuszem i to już do jego obowiązku należy to, żeby zawiadomić sąd spadku i tak dalej, i tak dalej.